Szukałem gier podobnych do DeForesta na sklepie Steam i znalazłem podróbkę, która nie spodziewałem się, że mnie tak bardzo zaskoczy. Nazywa się The Cursed Forest i jak widzicie po ocenach, bardzo się spodobała graczom, chociaż gra jest raczej mało popularna. Grafika jest naprawdę przepiękna, a gameplay skupia się bardziej na fabule i survivalowo-horrorowym aspekcie gry oraz trwa około 3 godziny. Na tym filmie obejrzycie, jak przechodzę całą tą grę, tak więc podziękowania za wszystkie lajki, za wszystkie subskrypcje i możemy zaczynać. Na zwiastunie gry widzimy gościa, który wyrusza w podróż do lasu samochodem i spotykają go dziwne, przerażające rzeczy. Na początku może to nie mieć dla was sensu, tak jak ten pluszowy miś, ale obiecuję, że wszystkie fakty pod koniec gry złączą się razem do kupy. Budzimy się w lesie po wypadku, jesteśmy ranni i lekko kulejemy. Swoją drogą trzeba docenić grę za wspaniałą grafikę, tworzącą cudowny klimacik oraz idealnie wpasowującą się oprawę audio. Idąc przed siebie znalazłem pierwszą notatkę, która opowiada o tym opuszczonym miejscu i świecących ołtarzach. Co prawda można przy nich zapisywać grę, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, że robi się to za pomocą klawisza F. Idąc dalej zaczęło się robić coraz dziwniej, wszędzie było słychać rechoczące żaby, a nawet podejrzany szelest dochodzący z krzaków. Spotkałem pierwszy domek, do którego zaraz się udamy, ale najpierw poszedłem do mapy lokacji znajdującej się zaraz obok. Moja rada jest taka, żebyście sprawdzali każdą lokację bardzo dokładnie i zapamiętajcie, gdzie już byliście, a gdzie nie. W ten sposób oszczędzicie sporo czasu na szukanie ominiętych poszlak. Po wejściu do środka chaty podniosłem ze stołu marchewkę i usłyszałem zamykające się za mną drzwi oraz śmiech dochodzący z zewnątrz. Znalazłem list piszący o chłopaku zdeterminowanym, żeby porozmawiać z ojcem pewnej Sary. Na razie nie musicie wiedzieć wszystkiego, później zrozumiecie. Już chciałem wyjść z chaty, rzeczy zaczęły się przewracać, ale spokojnie, to dopiero rozgrzewkowy jumpscare. Poszedłem zwiedzać dalsze części mapy i znalazłem kolejny list, puszysty przyjaciel, który przy okazji jest wskazówką, jak wywabić królika z nory. Tak więc położyłem marchewkę przed jego domem, a po chwili widziałem tylko świecące ślepia na chwilę wychylające się z nory. Po sobie zostawił tylko kość ręki i od razu schował się z powrotem do środka. Ale po co? Dowiecie się potem. Wracając przy okazji udało mi się odpalić pierwszy ołtarz i w końcu zapisać grę. Będąc obok chaty wyruszyłem drugą ścieżką, żeby od razu sprawdzić kolejną lokalizację. Wtedy po raz pierwszy usłyszałem przerażające dźwięki łosia, którego będziemy mieli jeszcze okazję spotkać parę razy w tej grze. Podoba mi się to, że wskazówki ukryte są zazwyczaj przy oświetlonych obozach lub innych dobrze widocznych miejscach. W tej czytamy o jaskini przemytników nieopodal, w której ukryte są cenne rzeczy. Jak się domyślacie, będziemy chcieli się do niej wybrać, ale to nie będzie łatwe zadanie. Most był zawalony, więc trzeba było spróbować drogi po skałach, chociaż te w ostatnim momencie też się zawaliły, ale na szczęście wylądowałem w miejscu, z którego mogłem bez problemu wrócić na górę. Jeszcze raz spróbowałem dostać się na drugą stronę, tym razem jeszcze wyższymi skałami i w ten sposób udało mi się odnaleźć drugą z 6 potrzebnych części ciała. Wracając wystraszyła mnie dziwna, ciemna postać przebiegająca tuż obok, jednak od razu zniknęła i nie zrobiła mi krzywdy. Powiem wam tylko jedno, gra się rozpoczęła. Znalazłem inną małą jaskinię, ale znajdował się tutaj jedynie ołtarz do zapisywania gry, z którego od razu skorzystałem. Wróciłem do chaty i ku mojemu zdziwieniu spotkałem tam słomianą kukłę siedzącą na krześle i trzymającą w ręce nóż. Na chwilę ukazała się też ciemna postać, ale gdy tylko podszedłem do drzwi, to już jej tam nie było. Teraz miałem moment, że nie za bardzo wiedziałem gdzie iść i przypadkiem wróciłem na spawn, ale korzystając z okazji zapaliłem wcześniej ominięty ołtarz. Trochę pokręciłem się po okolicy, aż w końcu wróciłem do mapy i po prostu zobaczyłem, gdzie mnie jeszcze nie było. Wygląda na to, że kolejny artefakt znajduje się na środku jeziora, więc trzeba będzie tam jakoś dopłynąć. Pierwszą stronę nie było żadnych problemów, dopłynąłem na skałę i podniosłem trzecią część artefaktu. Wtedy usłyszałem dziwne bulgotanie w wodzie. Gdy wracałem, poczułem, że coś lub ktoś próbuje mnie podtapiać, po czym z dupy, o dziwo, obudziłem się w jakiejś jaskini, wypływając z jeziorka. Od razu wyszedłem na zewnątrz i znalazłem na ziemi list z tekstem "Wracaj do domu". Zaspoileruję lekko, że to list właśnie od tej ciemnej postaci, ale sami możecie się tego domyślać. Nie wiedząc gdzie iść, wróciłem do chaty, a po chwili zaczęło mi szumieć w głowie i straciłem przytomność, po czym znowu pojawiłem się w jaskini, tylko tym razem trochę większej. Fajne jest to, że tu idziecie sobie spokojnie jaskinią i nagle skały prawie zwalają wam się na głowę. Takie detale tworzą dopiero prawdziwy klimat jaskiń, którego brakuje mi w The Forest. Po dotarciu do końca z podłogi zaczęła wychodzić jakaś dziwna, mroczna energia, a potem wydarzyło się to.
Obudziłem się w dziwnym tunelu, z którego wybiegła czarna postać i zaczęła mnie gonić. Oczywiście uciekłem i w ten efektowny sposób pojawiliśmy się na kolejnej mapie. Mały czarny dymek wskazywał mi, w którą stronę powinienem się udać, co jest kolejnym ciekawym sposobem na poprowadzenie gracza. Jeszcze ciekawszy był skok tego potwora na główkę do jeziora, który oceniam 10 na 10. Bez zastanowienia wskoczyłem za nim i wyruszyłem poznać kolejne elementy tej układanki. Znalazłem mapę, więc miałem już jakiś główny punkt i potencjalne miejsca do zwiedzenia. Przy okazji w lesie możecie spotkać sporo malowideł przedstawiających potwora lub innych ludzi. Znalazłem kolejną chatę, ale najpierw udałem się do ogniska i nie żałuję, bo znalazłem tam notatkę, w której czytamy o pewnym chłopaku Janie, życiu tutejszych osadników oraz co najważniejsze tajemniczym rytuale, który ma ukarać grzeszników. Drzwi do chaty były otwarte, więc wszedłem nie pukając do środka. W jednym z pokojów znalazłem notatkę o kamieniu runicznym potrzebnym do wykonania rytuału oraz dalsze schizofreniczne gadki o wyczyszczeniu ziemi z grzechów. I rzeczywiście znalazłem ten kamień runiczny w garnku, a gdy tylko go podniosłem, drzwi się zamknęły. Próbowałem wydostać się przez strych, ale wtedy wydarzyło się to. Na szczęście w ostatnim momencie z szafy wyleciał klucz do drzwi, oczywiście skorzystałem z okazji i zostawiłem potwora w środku z samym sobą. Wyruszam sprawdzić, co znajduje się dalej, na początku niezbyt ciekawy kibel, chociaż w sumie ocencie sami. Tak więc zostałem spuszczony w kiblu, ale przynajmniej mogłem przeczytać list innej osoby próbującej stąd uciec. Jednak okazało się, że było to dla niego niemożliwe, więc został tu, żeby rozwiązać tajemnicę lasu, co jest wskazówką, że ja również powinienem pójść tą ścieżką. Jedyna droga prowadziła przez rzekę i nie tylko potwory potrafią wystraszyć, bo wielki głaz prawie zmiażdżył mi głowę. W końcu znalazłem kolejny obóz z naszym creepy strachem na wróble smażącym sobie kiełbachę. Zaraz obok znajdowały się zapiski turysty, a dokładnie studenta, który przyjechał tu imprezować ze znajomymi. Wkrótce widzieli w lesie podejrzane potwory, które dorwały jednego z jego przyjaciół, a reszta zaczęła uciekać, mimo że najbliższe miasto jest 100 km stąd. Zapisałem grę i wróciłem do kukły, która jednak już nie smażyła kiełbaski, tylko siedziała sobie odwrócona w inną stronę niż wcześniej. Obok niego znalazłem wbitą w drzewo maczetę, po której naciśnięciu odblokowało się tajne przejście. A nie było łatwo wejść pod tą górę, bo zaraz zlatywał wielki głaz toczący się prosto na mnie. Przyznaję, że kilka razy mnie załatwił, ale zapis miałem zaraz obok i po kilku próbach udało mi się uniknąć zderzenia. Na szczycie mogłem ponownie zapisać grę oraz znalazłem kolejną notatkę opowiadającą o ruinach, w których odbywa się rytuał, a także badania nad tym dziwnym kultem. Jak was to interesuje, to zatrzymajcie film i przeczytajcie sobie dokładniej. W tym samym miejscu znowu pojawił się potwór, równocześnie wskazując kolejną kończynę do zebrania. Ta jednak była chroniona magiczną mocą, która mnie odpychała. Na szczęście obok znajdowała się skrzynia z kryształem i wystarczyło tylko umocować go na piedestale, a ten rozgonił ciemną energię i mogłem podnieść czwarty z sześciu artefaktów. Za pomocą nowo odblokowanej ścieżki zszedłem na dół, gdzie znalazłem kolejny list przykryty trzema jabłkami. Oczywiście je zjadłem, bo przecież co może pójść nie tak? Jak się okazało, w liście to był prank, bo jabłka były zatrute, więc raczej nie było dla mnie szansy, żeby się uratować. Nie pozostało mi nic innego jak wczytać grę i udać się w ostatnie miejsce, w którym mnie jeszcze nie było, czyli na bagna. Na początku nie wiedziałem, że trzeba skakać między wysepkami, więc bardzo szybko się utopiłem. Wróciłem jeszcze raz w to samo miejsce i wtedy stało się to. Thank you.
Przynajmniej znalazłem kolejną, piątą z sześciu kończyn, więc miałem już prawie cały komplet. Kolejny list jest napisany przez kobietę, najprawdopodobniej właśnie przez Sarę, o której czytaliśmy wcześniej. Czytamy w nim o nachodzącym ludzi strachu na wróble oraz sąsiedzie, który czasami z nim rozmawia. A także dziwny dopisek na końcu. Pomaga mi śledzić wszystkich, pan Słomianogłowy jest bardzo dobrym przyjacielem. Wróciłem się jeszcze raz na górę, z której toczył się kamień, bo właśnie tu było przejście, którego nie zauważyłem wcześniej. Jak zauważyliście, ocknąłem się na kolejnej mapie oraz pojawił się pluszowy miś, który mnie jeszcze będzie prześladować. Jeszcze raz muszę zaznaczyć, jak dobry klimat ma gra, którego brakuje mi w The Forest. Po drugiej stronie mostu znalazłem notatkę napisaną najpewniej przez Jana, który pisze, że musi uwolnić Sarę z tej osady i od najbardziej niebezpiecznej osoby, czyli jej ojca. Znalazłem kolejną chatę, chciałem ją sprawdzić, ale... szmata wystraszyła mnie i zrzuciła z balkonu. Szedłem dalej przez mroczne alejki, aż znalazłem kolejny ołtarz oraz notatkę mówiącą o tajemniczych rysunkach na ścianach, rytuale wielkiej mocy i ludzkiej ofierze i odwróconym rytuale odpędzającym złego ducha. Dalej znalazłem kolejną drewnianą chatkę i mapę tej lokalizacji. Co ciekawe, w środku był pluszowy miś, ale gdy tylko wszedłem, zniknął, a drzwi za mną się zamknęły. Do tego cały czas słychać było pukanie, a ja przeszukiwałem w tym czasie mieszkanie. Znalazłem dziwną wiadomość. Byłem bez serca, najprawdopodobniej od ojca Sary, a także list podpisany Ostatnie polowanie, mówiący o myśliwym, który tym razem był jednak zwierzyną. Otworzyłem w końcu drzwi i znalazłem królika oraz pułapki uniemożliwiające mi przejście dalej. Teraz musiałem umieścić go w odpowiednim miejscu, do wyboru były cztery pokoje i tam, gdzie go zostawiałem, do tego pokoju otwierały się drzwi. Pierwsze wybory były słabe, bo po wejściu do środka wyskakiwała Sara i się na mnie rzucała, przez co zostawało mi jedynie wczytać grę. Dopiero przy czwartej próbie położyłem królika obok obrazu i wtedy stało się to. Po chwili wjechał Sobota i otworzył z buta drzwi. A królik tajemniczym sposobem przeniósł się do obrazu. Pułapki przed wejściem zniknęły, a kolejna część artefaktu została mi podsunięta prosto pod nos. Dalej zacząłem znajdować listy ciekawej osoby, bo ojca Sary, który bardzo dokładnie opisywał swoje kłopoty w dzieciństwie, wychowywanie na bagnach oraz wielką potrzebę kontrolowania innych ludzi. Zaraz obok wisiał strach na wróble i... Jak sami widzieliście, sytuacja była creepy, a ja znalazłem się w jaskini, a tam pluszowego misia oraz kolejne listy ojca Sary, w których opowiada o wypalonej miłości do żony, zdradach z innymi kobietami oraz potrzeby chronienia swojej córki. W sumie po tym liście od razu znalazłem się przy wyjściu z jaskini i po prostu ruszyłem przed siebie. Dobra, przyznaję, że za pierwszym razem dałem się złapać w pułapkę, bo nawet jej nie widziałem, ale za drugim zbejtowałem ją elegancko jak szef i przeszedłem na drugą stronę kłodami obok. Przy ognisku leżał kolejny list ojca Sary, w którym opisuje złamane obietnice, utratę żony i po raz kolejny podkreśla, jak ważna jest ochrona Sary. Szedłem schodami do ołtarza, żeby zapisać grę, gdy na ziemi znalazłem notatkę opisującą pochodzenie ducha. Wychodzi na to, że duch gardzi ludźmi, wyczuwa ich słabość oraz czuje się od nich lepszy. Zapisania gry jednak nie ci, bo to była tylko atrapa, z której wyskoczył duch, ale na szczęście obok już stał prawdziwy, działający ołtarz.
Próbując przejść na górę, urwał się most, spadłem w przepaść i znikąd pojawiłem się na kolejnej mapie razem z pluszowym misiem oraz duchem Sary, coraz częściej mnie nachodzącym. Po drodze spotkałem też coraz więcej pułapek, próbujących rozwalić mi głowę. Przy okazji kolejna mapa pokazująca, co szykuje się dla nas tym razem. Dalej przy jeziorze znalazłem notatkę, tym razem od matki Sary, opowiadającej jak zakochała się w swoim mężu, o tym jak z czasem zaczął się zmieniać oraz miłości do swojej córki. Dalej na szczycie górki leżała notatka z opisem odwróconego rytuału, potrzebnych składników, czyli pełnego szkieletu i kompletu kamieni runicznych. Podróżowałem więc dalej przez las i jakoś dawno nie nawiedzały mnie żadne duchy. Przy kolejnym obozowisku leżał list ojca Sary, w którym opisuje przygotowania do rytuału, którego ofiarą miała być właśnie jego córka Sara. W tym samym miejscu znajdował się też ołtarz, w którym z jakiegoś powodu nie mogłem zapisać gry. Aż w końcu spadłem do wody i wtedy wydarzyło się to. Kolory na niebie zaczęły się zmieniać, a jezioro osuszyło się, odsłaniając mi przejście na drugą stronę. A tam stała kolejna chata i tym razem wręcz czułem się zaproszony do środka, bo drzwi same się otworzyły. W środku było całkiem przyjemnie, do tego grała muzyczka, przynajmniej do czasu, aż wszedłem do tego pokoju. Z półki podniosłem czwarty z pięciu kamieni runicznych i próbowałem udać się do wyjścia, ale wyskoczył na mnie duch, więc szybko cofnąłem się i zamknąłem w pokoju. Chciałem się ukryć przed nim w szafie, no ale XD. W każdym razie wyszedłem na korytarz i nie wierzę, że dałem się nabrać na tą starą sztuczkę z drabiami. Udałem się na drugą stronę jeziora, z którego wcześniej podnosiłem notatkę i znalazłem misia siedzącego po drugiej stronie mostu. Wyruszyłem dalej i poza dziwnymi malowidłami była tu jaskinia, z której wyleciały nietoperze i nieźle mnie nastraszyły. W środku oczywiście list, w którym stary Sary pisze, że ta boi się rytuału i nie rozumie, o co w nim chodzi. A jak wcześniej czytaliśmy, żeby rytuał przebiegł prawidłowo, ofiara musi poddać się mu z własnej woli. Znalazłem kolejną chatę, ale najpierw szybki zapis gry. Jest tu też zamknięta brama, do której będę musiał poszukać klucza. Nie trudno się domyśleć, że w tym celu zajrzałem do środka chaty i bardzo nie podobało mi się to, że muszę chodzić po mokrej piwnicy ze szczurami, chociaż właśnie tam leżał list Sary, w którym pisze, że próbowała ostrzec ojca, jednak pewność siebie zamroziła jego umysł. Poszedłem na górę podnieść chyba czerwony artefakt, a wtedy... W każdym razie nic mi nie zrobiła, a pod nogami znalazłem kartkę z dziwną wiadomością. Na górze czekał na mnie fotel i chyba nie zdziwi was, że poza kluczem znalazłem tam oczywiście stracha na wróble. Otworzyłem bramę i znalazłem list starego, w którym poszukuje Sary i kryje się przed tak zwanym duchem lasu. Za domem widziałem jeszcze jeden kamień runiczny, więc znalazłem drogę naokoło, żeby się do niego dostać. Niestety okazał się to mało zabawny prank, a ja zostałem wyśmiany przez ducha. Ale nie ma co tracić czasu, trzeba ruszać do kolejnego odblokowanego miejsca. To było dziwne, nie rozumiem, czemu niby duch Sary miał mnie uratować i zabrać w bezpieczne miejsce. Znalazłem kolejne narysowane miny, ale nie rozumiem, o co z nimi chodzi. Może wy macie jakiś pomysł? Jeśli tak, to piszcie w komentarzach. Nagle muzyka zaczęła się zmieniać na bardziej budzącą nadzieję, a ptaki zerwały się i zaczęły latać po niebie. Dalej przy jeziorze znalazłem mapę już ostatniej lokalizacji, która ewidentnie prowadziła do jakiegoś domu, być może właśnie do domu rodzinnego Sary.
Niestety potem nieco źle wyliczyłem wysokość i piękna, nastrojowa muzyczka się wyłączyła. Znalazłem inną drogę na dół i właśnie wtedy usłyszałem jelenia wyjącego na mnie z góry. Na plaży opalał się słomianogłowy, a ja zgarnąłem kryształ leżący obok. Uznałem, że tamten jeleń czy tam łoś pojawił się nie bez powodu, więc wyruszyłem do góry udać się w tamto miejsce. Jak się okazało, nie myliłem się, bo znalazłem tam list Sary o jej relacjach z ojcem i tajemniczym chłopaku, który domyślam się, że był drugim dzieckiem jej ojca, tylko z inną kobietą. W gnieździe leżał kolejny kryształ, który niestety wyleciał mi z ręki i musiałem ponownie schodzić po niego na dół. Przy okazji obok ołtarza na środku jeziora znalazłem list sugerujący, że kryształy mają tajemniczą moc zwalczającą ciemność. W każdym razie wróciłem na dół po kryształ i znowu wróciła ta fajna muzyczka budująca napięcie, ale równocześnie zasiewająca lekką niepewność. W tym filmie puszczam wam czasami oryginalne fragmenty z gry, ale główny soundtrack słyszalny większość czasu jest już dodany w montażu filmu. Trochę się kręciłem, nie wiedząc co ze sobą zrobić, aż na innej górce znalazłem list Sary o jej jedynej zabawce pluszowym misiu, który zaginął po jej 18 urodzinach wraz ze wszystkimi ciepłymi uczuciami do tego świata. Tu też znajdował się kolejny, trzeci, jeśli dobrze liczę, kawałek kryształu. Po drugiej stronie możemy też zauważyć dom, który jest naszym głównym celem. Zaczynało robić się nieciekawie, więc musiałem się śpieszyć. Obok jeziorka znalazłem jeszcze jedno ciemne przejście, którego energia odpychała mnie, gdy tylko się zbliżałem. Próbowałem włożenia kryształów do środka, co sprawiło, że ciemność się oddalała, ale dalej brakowało mi czwartego kryształu, którego muszę poszukać po okolicy. Chociaż daleko szukać nie trzeba było, bo znajdował się przy jeziorze, zaraz na górce obok. Przy okazji podjechało do mnie dziwne pudło i wprowadziło trochę zamieszania, na końcu zostawiając soczystego klocka na talerzu. W każdym razie wróciłem na miejsce i zamocowałem ostatni kryształ, dzięki któremu przejście się odblokowało i mogłem ruszyć do zakończenia gry. Niby droga jest prosta, ale dobre wykorzystanie terenu sprawia, że nawet zwykłe chodzenie jest ciekawe, bo nigdy nie wiecie, co was spotka za chwilę. Przy następnym ognisku znalazłem notatkę osoby, która próbowała dokonać odwróconego rytuału, lecz zabrakło mu kilku minut. Jak się okazało, zrozumiał, że ciemna dziewczyna mogła zabić go w każdej chwili, ale nie chciała tego robić, bo się z nim bawiła. Co może sugerować, że wcale jeszcze nie jestem bezpieczny, ale mimo to wszedłem do środka i zacząłem się rozglądać. W środku znajdowałem kolejne części zabawek oraz Sarę, która podglądała mnie z ukrycia. Znalazłem nawet jej list pożegnalny, który napisała w dniu, kiedy ojciec poświęcił ją rytuałowi i był to ten sam dzień, kiedy pierwszy raz zobaczyła, jak uronił łzę ze swojego oka. Po odnalezieniu wszystkich części zabawek należało ułożyć je w odpowiednim miejscu i dopiero wtedy drzwi na zewnątrz się otworzyły. Szedłem dalej za ciemną energią, która mnie prowadziła i znajdowałem kolejne listy Sary budzące we mnie litość oraz współczucie wobec tej dziewczyny. Energia zaprowadziła mnie na środek jeziora, gdzie złożyłem kości i odprawiłem rytuał, który dam wam teraz spokojnie obejrzeć.
Ten las jest tak wyjątkowy, jak ogromny jest wymiar. Pochłania ludzkie myśli, uczucia i utrzymuje je w środku, odtwarza je w coś znaczącego. Tylko ci, którzy szczerze szukają odpowiedzi, mogą je znaleźć. Wszystkie notatki, które znalazłem podczas mojej podróży po tym lesie, były odtworzeniem tych myśli. W ten sposób byłem w stanie poznać wszystkie te historie, jak dobre intencje mogą doprowadzić do katastrofy i straty wszystkich. Jak pragnienie naszego najskrytszego celu może przynieść odwrotny skutek i uczynić nas ślepymi. Jak wola dominacji wśród słabych może doprowadzić do upadków otchłań. Jak pragnienie pomocy drogiej osobie może być niemożliwe do osiągnięcia. Jak czystość może upaść pod ciężarem okrucieństwa i bólu. Sara pokazała mi, że okrucieństwo i rozpacz nie są powodem, aby pozbyć się dobroci. Wszystkie doświadczenia, które tu znalazłem, pozostaną ze mną na zawsze, tak samo jak część mnie na zawsze pozostanie w tym lesie. I tym pięknym akcentem zakończyliśmy grę. Moim zdaniem warto zagrać samemu, ale jak już obejrzeliście film, to możecie ocenić to sami. Przypominam o subskrypcji kanału, bo za tydzień pojawi się film z najgorszej podróby The Forest. A jak ominęły was jakieś update'y w sąsie, to zapraszam do podsumowania z całego 2023 roku.